Cześć, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, że miejski crossover może mieć silnik o pojemności 2 litrów. Zapraszam na warsztat, pokażę Wam, co to za samochód. Na początek pozdrawiamy panią Angelikę, która przyjechała do nas z Rybnika. Oto Mazda CX-3. Spójrzmy teraz pod maskę. Tak jak wspomniałem na początku filmu, Mazda w przeciwieństwie do innych producentów, którzy stosują downsizing, jest wyposażona w silnik o pojemności 2 litrów. Jest to jednostka z oznaczeniem Skyactiv, generuje moc 120 koni mechanicznych, a instalację ciężko jest dostrzec pod maską, za to na pewno odczujemy oszczędności po jej montażu. Jeśli chodzi o design, Mazda jest stworzony według filozofii Kodo i faktycznie ten model może się podobać. Tym w lewym tankujecie za 5 zł, natomiast tym za połowę ceny. Wybór należy do Was. Teraz pora na zbiornik, który, jak to zwykle bywa, znajduje się w miejscu koła zapasowego. Jego całkowita pojemność to 59 litrów, przy czym zatankować możemy 47 litrów gazu, a dystans, jaki pokonamy na pełnym zbiorniku, to około 550 km. Przejdziemy teraz do wnętrza Mazdy i porozmawiamy o oszczędnościach oraz o spalaniu w tym modelu Mazdy. Średnie spalanie benzyny w tym modelu Mazdy możemy przyjąć na poziomie około 8 litrów. Natomiast ze względu, że mamy do dyspozycji silnik z bezpośrednim wtryskiem benzyny, spalanie gazu wynosi 7 litrów plus litr benzyny. Przebieg tego samochodu obecnie to 65 tysięcy przejechanych kilometrów. Biorąc pod uwagę, że na każdych 100 km zaoszczędzimy około 20 zł, na 1000 km zaoszczędzimy 200 zł, na 10 tysiącach km będzie już to 2000 zł, a koszty zabudowy instalacji zwrócą się po około 25 tysiącach przejechanych kilometrów. Podsumowując, po montażu instalacji gazowej jeździmy ekologicznie, 100 km pokonujemy za 20 zł, mamy 5-letnią gwarancję. Do następnego!